W dzisiejszym odcinku powiemy wiele różnych rzeczy, ale najważniejsza z nich będzie ta, że rynek tradycyjny zaczyna odczepiać się od Bitcoina lub Bitcoin od rynku tradycyjnego i pokażemy to na wykresie. Wszelkie alty idą w piździec do dołu, a mamy wiadomości nadchodzące ze świata, że zaczyna być dosyć nieciekawie i pewnie przypomina nam to stan wojenny, co niektórym, czym różni się dzisiaj władza od ZOMO wtedy. Tego nie wiem, ale już powoli nadchodzi wielki clash centralizacji kontra decentralizacji. I jak was to interesuje, a także to, czy wasze pieniądze w banku będą bezpieczne, zapraszam na odcinek. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko co powiem, tylko i wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłoście się do doradcy, nie wiem, inwestycyjnego, czy tam jak tam ich zwał, bo wątpię, chyba wasze lokalne zwierzęta są bardziej z tym zapoznane, aniżeli jacyś tam doradcy, tak? Więc dobrze, zacznijmy od Big Bossa, czyli tego, co wszystko tutaj robi. Mr. Bitcoin. Mr. Bitcoin. Zobaczcie, Mr. Bitcoin w tej chwili jest w bardzo, bardzo ciekawym położeniu. Jeśli porównamy go do SPX, czyli SP500, BOOM! Proszę bardzo, SP500 zaczęło, to jest tygodniówka, momencik, dniówka. SP500 zaczęło spadać, ok, a Bitcoin zaczął rosnąć, więc zobaczcie, SP500 spada, Bitcoin idzie bokiem, teraz małe tutaj poruszenie w SP500, ale Bitcoin od tego czasu zaczął iść do góry. Czyli tutaj już mówi się o tym decouplingu, wielkie tutaj wszystko tak, o hype i to w ogóle, jeszcze nie byłbym tego taki pewien. Wczoraj zaobserwowaliśmy to na filmiku, jak pamiętacie, na czwórce, gdzie było to rozszczepienie tutaj, w tym miejscu, tak? Ale, no wiadomo, to wszystko zachodzi od środka, tak? Czyli jak mamy, powiedzmy, ogromny lotniskowiec, który po prostu płynie, tak? Tutaj, a tutaj jakiś koleś wypadnie za burtę, to ten lotniskowiec nie zawróci do niego, tak? Tylko po prostu będzie musiał powoli, powoli nakręcać, co będzie trwało pewnie z 3 godziny, czy tam, no przesadzam, ale wiecie, dużo czasu. I wtedy wreszcie tutaj go wyłowi. Oczywiście wiadomo, to abstrahuję, bo przecież można wysłać, nie wiem, łódź, helikopter, czy co inne tam jest, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Duży statek. To powiedzmy Titanic, tak? Żeby kogoś tam wyłowił, grupę ludzi z tego. No i te zachowania zachodzą od środka. Więc tak samo tutaj, coś musi się zależeć. Dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Bitcoin zaczął się stabilizować w tym ruchu. Że jeszcze nie ten decoupling, ja bym tak na to nie stawiał wszystkiego tutaj, ale że on się zaczął stabilizować, także on zaczął tutaj odzwierciedlać, po prostu odczepiać się, czyli następuje tutaj ogromna kapitalizacja różnego rynku, różne firmy zaczynają w to wchodzić, po tych posiedzeniach IMF-u coraz więcej biznesmenów zaczyna widzieć, że Bitcoin to jednak jest ostatni haven, tak, że kiedyś też próbowano zbanować złoto i nie dało się, dużo ludzi mówi, że Bitcoin będzie zbanowany, ale uważam, że nie dadzą rady go zbanować, dobrym dowodem są na to Indie, gdzie Bitcoin był banowany już parę razy i nie udało się tego zrobić, tak. Punktem kulminacyjnym tego wszystkiego będzie to, że jeżeli w tej chwili, wiadomo, są dużo jest lockdownów, biznesy padają, małe i średnie firmy nie mogą być otwarte, znaczy małe i te mikrofirmy nie mogą być otwarte, jedynie średnie korporacje, więc ludzie powoli zadają sobie pytanie, jakim prawem pozbawiacie nas biznesu, jakim prawem tworzycie nas bezrobotnych, tak, już coraz mniej ludzi zaczyna w to po prostu się zagłębiać, widzą, że dane nie odzwierciedlają decyzji rządu, że coś tu jest nie tak, no i dojdzie do tego, że ludzie będą pod murem, tak, że ludzie będą po prostu przyczajeni gdzieś tutaj pod tym murem, dojdą do tego muru, te ludziki, ok, i dalej już nie będzie. I wtedy wiadomo, nie będą mieli do stracenia i uderzą w ten rząd, co dzieje się właśnie teraz na Czechach na przykład, tak jak tutaj pokazuję w tym tutaj na BNB dzisiaj oglądałem, na Bądź na Bieżąco. BNB powinno swoją monetę wypuścić, BNB.pl i zobaczcie,
I to przypomina te screenshoty, to dzisiejsza wiadomość bodajże, to przypomina jak ZOMO kiedyś też strzelało, brakuje tylko, żeby rozjeżdżali ludzi, chociaż tego tutaj nie jest pokazane i wcale nie dam ręki, że tak nie jest, więc no dochodzimy tutaj do takiego punktu, że Bitcoin może być jedynym naszym jakby safe, takim tutaj haven, tak, że możemy mieć tutaj ten, nie wiem, tą przystań taką, przynajmniej na razie, gdzie po prostu będą nam zabierane wszelkie jakby wolności, tak? Wszelkie banki, już powiedziałem, czy banki, ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy powiedział, że te małe banki są skonsumowane, będą tylko te duże, czyli to wszystko, co mówiliśmy już od marca. Obejrzyjcie odcinki specjalne, tak? No i co tutaj dużo gadać? Te małe banki przestaną istnieć, będą zastąpione będą jakąś centralną walutą. No i tutaj wchodzimy właśnie do tego całego tutaj galimatiasu, tak? Że mamy tą walutę i mamy po prostu różny money supply. Tutaj ludzie, którzy psioczą na Bitcoina, to możemy sobie tutaj zobaczyć, że zobaczcie, że mamy, nie wiem, czy mamy akurat M2 supply, nie wiem, czy mam tutaj M2 money stock, nie wiem, czy tu jest akurat, a jest pokazane, tak, to akurat jest SP500. No i zobaczcie sobie, jak dodruk rośnie i jak rośnie razem kapitalizacja w SP500. Widzicie? Cały czas do góry i ta kapitalizacja od kryzysu do 2009 non-stop do góry drukują, tak? Tymczasem supply Bitcoina jest coraz mniejsze. Więc będzie tutaj bardzo duży rozszczep, tak? Ludzie, którzy będą poszukiwać Bitcoina, będą musieć płacić jeszcze większe, więc Bitcoin, nie wiem, ktoś rzucił hasło, co będzie jak banksterka nagle wykupi całego Bitcoina. Jeżeli by tak było, ludzie, jesteśmy już w niebie. Bitcoin kosztowałby po, nie wiem, 5-8 milionów. Cena Bitcoina po prostu popierdzielałaby w kosmos. Jeżeli ktoś posiadałby 0,025 Bitcoina, to mógłby, nie wiem, no, rzucić robotę, być, nie wiem, już na emeryturze, czy gdzieś tam, nie mam pojęcia. To by były ogromne rzeczy, więc musicie trochę taki ten temat bardziej rozwinąć, tak, bardziej do przodu. Więc, no, tak się tutaj to wszystko w tej chwili dzieje. Te pieniądze po prostu centralne, co oni chcą wprowadzić, czyli tą apkę, którą chcą wprowadzić, na pewno są jakieś bonusy, żeby w ogóle tą apkę ściągnąć, czyli do odebrania macie na przykład $200, czy tam 200 PLN-ów i ściągnijcie sobie tą apkę i dostaniecie te pieniądze, tak? Czyli będą nagabywać ludzi, żeby ściągnęli i de facto wtedy, jak ktoś ściągnie tą apkę, to otwiera konto w banku centralnym i te małe banki, w których mamy konta, są niepotrzebne, tylko duże banki, które po prostu udzielają kredytów dla dużych korporacji, tak? Te będą potrzebne, żeby ceny nieruchomości rosły, żeby ceny wszystkich dorosły, żeby ludzie nie mogli sobie na to pozwolić. I będzie wtedy duży mur pomiędzy kimś, kto jakoś coś zareagował, a kimś, kto będzie po prostu, powiedzmy, harował na podatki całe życie, tak? I się niczego nie dorobi. Złoto. Złoto w tej chwili idzie bokiem, czyli mamy już tutaj nawet też inny twór niż BTC, ale jeszcze wróćmy sobie do BTC. Więc Bitcoin w tej chwili się wyłamuje cały czas do góry. Ja tutaj dałem taki na Telegramie, pamiętajcie o tym Telegramie. To jest w tej chwili jedyne źródło, jakie dostajecie za darmo z taką ilością informacji, ok? Z taką ilością informacji o temat krypto. Za inne rzeczy musicie płacić. Pamiętajcie, za inne rzeczy musicie płacić na innych portalach. Mamy wzrost i mamy wolumen malejący w tej chwili, ale cały czas dodatni, zobaczcie. No i w tej chwili ten typ kanału wyłamuje się najczęściej do dołu, tak? Ale zobaczcie, mówiłem to na Telegramie jakieś 2 godziny temu, że mówię, uważajcie, bo będzie możliwe wyłamanie do góry, żeby wszystkich po prostu odsprzęglić, tak? Tu była ogromna sprzedaż, kapitulacja, więc już mało kto tutaj ma coś na sprzedanie i teraz ludzie ciągną to do góry po to, żeby złapać wszystkich. Więc target to 12 tysięcy, tak jak już mówiłem, ale wcale się nie zdziwię, jeżeli osiągniemy 13 lub nawet więcej tysięcy, ok? Żeby będzie taka szpica do góry. Wtedy ludzie pomyślą, że już to będzie max. Pamiętajcie, że ludzie nie oglądają takich kanałów, nie mają podstaw, powiedzmy, czytania giełdy. Ten możecie dostać jeżeli wejdziecie na mój kanał, w playlistę i tam jest szybki start. Część z Was może to nie mają takiego czegoś, tak? No i po prostu wchodzą na FOMO, wchodzą kasą w FOMO i do widzenia. I teraz tak parę słów tutaj, bo część z Was ma tutaj pewnie irytację, że codziennie mówię o tym Telegramie, żebyście tutaj wchodzili, linki są pod opisem i w ogóle, i na przykład potem też wspominam o tym, żeby mieć te konta na Swissborgu, na różnych bramkach, ale ludzie, naprawdę,
ci, co są zirytowani, wiecie, ile dostaję jeszcze nadal wiadomości, że na przykład co ja myślę o tych bramkach, co ja w ogóle mam na myśli, że o co chodzi z tymi bramkami. No nie wiem, od 2 miesięcy o tym trąbię, od 2 tygodni już nachalnie to pokazuję, już po prostu nachalnie, ja tam nie lubię takich rzeczy pokazywać, ale już nachalnie to robię. Mimo to mam nadal takie pytania. Więc dzisiaj dałem komentarz na Telegramie głosowy, że nie jestem w stanie bardziej przekazywać już informacji. Po prostu, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to albo niech po prostu czyta i zwolni tempo i niech patrzy, co się dzieje i po prostu przyswaja powoli te wiadomości, tak? Obejrzy, niech szybki start, niech obejrzy poradnik i wtedy niech coś tam zaczyna kminiać. Ale jeżeli ja mam odpowiadać na pytania, których trąbię, podaję, trąbię, podaję, no come on. Także wiecie... No musicie sami się postarać. Jeżeli teraz się nie przyłożycie, to nikt wam tego nie pomoże. Takie wiadomości, jakie ja tutaj daję, jeżeli ja bym miał je w 2017 roku, to praktycznie pewnie bym nie otworzył tego kanału, bo w tej chwili miałbym Lambo. Okej? Miałbym w tej chwili Lambo. No ale tak się złożyło, jak się złożyło. I jestem tu z wami, jedziemy na tym samym wózeczku śmietnikowym, który wkrótce przerodzi się w ładną rakietę i Moon! Tak? Także w tym wózku jest dużo miejsca, możemy jechać wszyscy. Więc uważajcie. Bitcoin w tej chwili ma dużo rozgrzanych indykatorów na różnych tutaj osiach. Akurat godzinówka jest pełna. Dniówka już, tak zobaczcie, wszystko jest po prostu rozgrzane. Jednak pamiętajcie, rynku nie obchodzą te indykatory. To są tylko na przykład dla nas, kiedy powiedzieć, że jest konsolidacja, albo jak długi jest ruch i w ogóle. Jednak jeżeli ten ruch jest już wydłużony, to my nie możemy powiedzieć, że on zaraz się skończy. Band tak samo. Miał na wydłużonym ruchu osiągnął jeszcze 70% do góry, tak? Już było tutaj powiedzmy 90, a on pojechał na chyba 1,6 Bitcoin. Znaczy na 160 tysięcy satów, tak? Więc widzicie, z 90. Więc jeszcze mógł po prostu polecieć do góry. Więc tym się nie sugerujcie. Sugerujcie się to, co widzicie. Rynek, indykatory, ułożenie, price action, te rzeczy. Tym się macie sugerować. W tej chwili ładnie już tu wychodzimy. Mamy tutaj taki ogromny jakby copy, nawet i handel można było z tego zrobić. To już jest taki po prostu multi-complex head and shoulders. To jest ostatni ten cop, widzicie? I to zwykle wyłamuje się do góry, więc pamiętajcie. Coś może być tutaj niedługo. Tym bardziej, że dolar idzie do góry, do dołu, a Bitcoin idzie do góry. To jest po prostu coś, co się dzieje. Tylko mówię, spokojnie, bo jeszcze nie jesteśmy tam. Jeszcze nie jesteśmy tam, ok? To może być takie zatrzymanie typowe. Więc tyle, co chciałem wam tutaj pokazać. Ktoś jeszcze prosił, żebym omówił krótko tą dominację, więc omawiam ją ponownie i ponownie. Więc patrzcie, mamy całą dominację, to jest cały rynek kryptowalut. Jeżeli Bitcoin zajmuje 60% tego, tak, BTC, to alty są squeezowane. Jeżeli Bitcoin nagle straci troszeczkę na temat altów, to alty idą wtedy do góry. Więc teraz mamy takie coś, że Bitcoin, dominacja idzie do góry, więc ludzie wypłacają wszystko i idą do Bitcoina, tak? Wypłacają wszystko z altów. Natomiast jeżeli dominacja będzie do dołu, będą szli z Bitcoina do altów, ok? I wtedy alty będą rosły. I teraz tak, jest takie szybkie powiedzenie, które możecie zrobić. Jeżeli Bitcoin idzie do góry, ok? BTC pump, to alt BTC idzie do dołu. Ale w tym wypadku, w tej chwili, alty USD też idą do dołu, bo ludzie wypłacają wszystko do Bitcoina. Zwykle jak Bitcoin idzie do góry, to alty z parą dolarową idą też do góry, bo Bitcoin ciągnie te wartości tych altów do góry, tak? Ale w tej chwili wszyscy wypłacają te alty, po prostu goodbye, nie obojętnie za jaką cenę. Więc widzicie, żeby teraz jakiś alt miał urosnąć w parze do BTC, musiałby przegonić BTC powiedzmy o jeszcze 5%, czyli jeżeli BTC poszedł 5% do góry, to taka alt musiałaby urosnąć 10% do góry. No i takie alty się zdarzają. Ok, ale to są pojedyncze strzały, DLT, tak? Nano, POE, co tam? To są, widzicie, to są tylko minimalistyczne. Dlatego ja w tej chwili z mojego trade'owego portfolio, pum, wyszedłem, jestem w Bitcoinie tylko i jeżeli teraz zobaczę circuit breakery i w ogóle moonshoty, no to pozbywam się moich stablecoinów, znaczy stablecoinów z mojego HODL portfolio i czekam na spadki, po prostu odkupię to po niższej cenie. Ale do tego jeszcze spokojnie, jeszcze na razie nic nie przelewam, nic nie robię. Więc na razie pozbyłem się całego portfolio trade'owego, jestem w Bitcoinie i tym samym wszyscy, co twierdzili, że Bitcoin umiera, że Bitcoin po prostu jest game over, no ja nadal trzymam swoje zdanie i czekam na argumenty, ok? Zobaczcie, w tej chwili
są problemy z wypłatami z Coinbase, ale spokojnie, spokojnie, to nie jest coś jak OKX i w ogóle. Chodzi o to, że jest napływ ludzi. To dla mnie jest wiadomo, że jest napływ ludzi, dlatego właśnie mówię, żeby otwierać bramki w różnych miejscach, na przykład w Swissborgu, linki są pod opisem, w crypto.com linki są pod opisem, jeszcze tutaj do końca miesiąca możecie dostać $50, jak kupicie 1000 euro, które już w tej chwili jest coraz tańsze, więc... Pamiętajcie, że też możecie wygrać 75 euro chyba ze zdrapki, więc miejcie to po to, żeby mieć wyjście z tych banków, tak? Po to, żeby mieć wyjście z tych banków, bo coś może być nie tak. Tą cyfrową walutę, którą oni będą wprowadzać, no to ona też rozwiąże część rzeczy, wiadomo, podatku wtedy prawdopodobnie nie będzie. I tu jest bardzo, znaczy nie będzie podatku, nie będzie urzędu skarbowego, bo będzie to wbudowane w proces, ok? I to będzie najlepsze, że urząd skarbowy może skończyć się w około, nie wiem, 2022 roku. Może być jego game over. Albo będzie zredukowany do minimum, bo będzie automatyczne pobieranie podatku z innych. Prawdopodobnie mikro i małe firmy mogą już nie potrzebować urzędu skarbowego, więc znowu on się zminimalizuje. Może nie będą potrzebować księgowych nawet. Powiedzmy, jakaś fryzjerka, czy nie wiem, ktoś, kto tam ma jakąś małą działalność, nie wiem, coś tam robi, nie wiem, buty naprawia albo coś takiego, prawdopodobnie jego przyjęcie, nawet i zakład mechaniczny, tak samo, nie będą potrzebowali księgowości, ponieważ to wszystko będzie w tej apce, okay, tej centralnego banku i tak będzie naliczany tak samo. I ludzie powiedzą, no tak, to nie jest złe, ale jak zapłacisz komuś na przykład, nie wiem, będziesz chciał komuś, kto ci pomógł zatipować albo coś mu dać, nie wiem, jakiś napiwek. Nie będzie. Będzie kasa, podatek, od razu do widzenia. Takie coś będzie. Więc księgowi też będą w usunięciu już niedługo, prawdopodobnie, bo ten system wymiecie dużo ludzi. O to właśnie dają. I sami w to będziemy wstępować, bo nam będą dawać kasę, żebyśmy z tego korzystali na początek. Tak nas zrobią wałka. Tutaj Robinhood, właśnie to jest taki dobry artykuł, że właśnie ta kasa, która nawiała, tak? Teraz jest oddana jako donację dla charity. I to jest bardzo dobre, bo tu pokazane jest, że właśnie Bitcoin, hakerzy Bitcoinowi, tak? Czyli tam stealerzy, nie do końca są tacy źli, tak? Oddają na charity. No i teraz weź złap kogoś takiego. I tutaj temat bardzo gorący ostatnio, zwłaszcza ostatnio, jak wczoraj zostałem wylogowany nagle, bo nie mogłem być zweryfikowany. Dziwne, prawda? Dziwne. Uploadowałem wideo i nagle, jak się zaplodowało, go, nie mogłem być zweryfikowany po ostatnim wideo. Ciekawe. YouTube banuje różnych użytkowników, chodzi o krypto, chodzi o pokazywanie, chodzi o te live streamy, chodzi o ten scam, który dostajecie zaraz przed każdą reklamą. Jak macie po prostu otwieracie coś i mamy jakieś tam wideo i tu jest ten ETH na przykład giveaway i tu na przykład Vitalik mówi albo CZ, albo ktoś tam, no to te skamy mogą być, są opłacane, YouTube je daje, ale na przykład kogoś to ostrzega przed tymi skamami, już nie, tak? Banować i to nikogo nie obchodzi. Ktoś ma na przykład pracował 10 lat na swój kanał i jeb, koniec, game over, papa, tak? I nie wiem czemu właśnie te korporacje tak robią, bo to jest przybijanie sobie gwoździa, tak, w kolano. Tylko też tak myślałem kiedyś i jednak już doszedłem do tego wniosku, to potwierdzę za każdym razem, że w korporacjach ludzie nie myślą. Tam w korporacjach musisz mieć efekty. Albo coś robisz, albo wylatujesz. Więc jeżeli powiedzmy masz aplikację, to taki wam pokażę wam takie coś, co sami widzicie. Mamy aplikację, z której jesteście bardzo zadowoleni, tak, i przyzwyczailiście się, jest pięknie. I nagle przychodzi update, tak? Update. I po tym update'cie ta część jest gdzieś tutaj, tej części nie ma, jest gdzieś tutaj. To już tak nie działa, tylko działa o tak, to tu. I praktycznie klniecie, jak tylko coś odpalicie, powiecie, co za pieprzony dureń zrobił ten update. Ten człowiek, albo ta drużyna musiała to zrobić, bo inaczej job wreck. No i dają taką propozycję, bo tak to działa. No i tam ten menadżer rozpatrzy, no tak, bardzo dobrze, to poprawi nam to, bo my dane tutaj żeśmy analizowali, ten, nie wiem jak dane są analizowane, bo
behawiorów podczas tych takich danych za bardzo nie radę określić, tak? To jest taki sztywny behawior. Może raz klikniesz na ten przycisk albo ten przycisk, to raz ci się ten spodoba, a raz tamten, a oni już łapią to, że na przykład o nie, nie, ludzie muszą mieć czerwony przycisk ułożony w tym miejscu, funkcja musi być taka, tutaj musi być to, settings musi być to, to musi być tu, to musi być to i próbujemy znaleźć jakąś opcję, która jest bardzo prosta. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład dodawanie aplikacji w Chrome. Nie wiem, co za debil takie coś zrobił, ale w Brave na przykład jak wchodzimy i nie ma tej aplikacji, którą mamy zintegrowaną, to od razu jest link do Brave, do App Store'u, a w Google musimy to po prostu oddzielnie wpisywać. No i ktoś, kto nie wie takich rzeczy, zobaczy, ta przeglądarka nie ma takich rzeczy, tak? I odchodzi. To są takie proste rzeczy, które po prostu ktoś tworzy, jak nie używa na przykład, nie? I nie wiem, są jeszcze różne, multum innych rzeczy, no nie wiem, można było na przykład w crypto.com dać bardzo proste tradowanie, a nie, że na przykład mamy, nie wiem, tą apkę, to też jest prosto, ale nie jest tak prosto, tak? Mamy tutaj trade, potem wchodzimy w coś innego, wchodzimy w coś innego, wchodzimy w coś innego. Coinbase bardzo prosto zajarzyło. Mamy Coinbase, kupujemy buy, tak? Już mamy krypto, ale po update'cie już też nie jest tak prosto. Więc widzicie, tak właśnie to wszystko wygląda. No i zobaczcie, te właśnie korporacje mają już swoich przeciwników. Libry, tak? BitTube, no i ja tutaj właśnie na BitTube kiedyś założyłem konto, mam ten właśnie mój login, ale tu to już jest, no to taki dead bardziej. Bardziej interesuje mnie Theta, Libry na przykład. Ostatnio paru ludzi dało mi właśnie linka do właśnie BitTube, tak? Nie, do BitHut, o tutaj. No też będę tutaj z tego korzystał, też będę dawał te filmiki tam, też będę to wszystko. Tutaj ostatnio super mój dobry kolega polecił mi bardzo dobry storage, więc tam będę backupował moje rzeczy, więc pięknie. Community, pamiętajcie, jest bardzo duże. Ludzie są bardzo mądrzy, bardzo inteligentni, ludzie wiedzą, jak znaleźć różne rozwiązania. To jest wolny rynek, którego nie ma, bo Bretton Woods standard, to co wczoraj mówiłem, jest to komunistyczny standard. Pamiętajcie, że my kapitalizmu nigdy nie mieliśmy. Kapitalizm był tylko w 1920 do 1940. I zobaczcie, ile wtedy było tych różnych wynalazków. Zobaczcie, już wtedy były samochody na baterie, tak? Wtedy już były na przykład bezprzewodowy prąd, którego zatrzymali, tak? Rozwój Tesli. Ostatnio na Discovery oglądałem, jednak działa ten wynalazek. Ten wynalazek działał. Łódka motorowa normalnie pływała, zrobili ten wynalazek. Czyli ten wynalazek rozwijany od 60-80 lat dałby to, że każdy miałby prąd bezprzewodowo, że nie trzeba by było ciągnąć kabli, infrastruktura by się zmieniła. W Afryce mieliby wszędzie prąd, nawet na Saharze. Byłoby pięknie. Wszystko byłoby pięknie, ale niestety, tak samo jak i różne baterie organowe na poprawianie różnego samopoczucia, wszystko to było rozwijane w tamtych czasach i zostało zamknięte, bo nie mieliśmy nigdy kapitalizmu, mieliśmy tylko komunizm, cały komunizm, dlatego często jest nazywane, że o, te kapitalistyczne świnie. Nie ma kapitalistycznych świń, nie ma, tych świń nigdy nie było, to były świnie socjalistyczne, ubrane tylko w ten płaszczyk kapitalistyczny. To tak jak jest takie powiedzenie, że była studnia i była prawda i było kłamstwo. I prawda się nachyliła nad tą studnią, bo kłamstwo powiedziało, że tam wpadło, kopnęło prawdę w dupę, wzięło jej ubranie i powiedziało, że to ona jest prawda. I odróżni prawdę od kłamstwa. Widzicie? Takie tutaj właśnie coś jest, więc coś na tym tutaj polega. Taka dobra strona, RSC Hunter, sobie wejdźcie. Tutaj możecie sobie monety wybierać i on was będzie informował, kiedy jest RSC Low, tak? Na przykład Matic ma RSC Low i wtedy możemy kupować to według tego takiego, co pokazywałem, jak na przykład jest RSI bardzo na dole, to można zaryzykować i patrzeć na te odbicia, V-shape recovery, to jest w szybkim starcie, tak? Więc z tym się zapoznajcie i to jest taki podobny tool, wtedy można coś zawsze przytulić, nawet jak są takie dropy duże, bo wtedy dobrze złapać jest taki drop, tylko odpowiednio, bo tak to można sobie palce przysmalić, tak? No i tak jak mówię, zakładajcie sobie konta na tych rzeczach, bo kiedyś w piątek może być tak, że wasze banki przestaną działać i tylko coś będziecie mogli kupić za kartę. Więc albo będziecie kupować sobie rowery, albo nie wiem, jakieś inne pralki, żeby je potem wymieniać, albo po prostu możecie kupić sobie stablecoiny, tak? No i wtedy zobaczyć, co dalej będzie. Zawsze to jest ryzyko, tak jakbyście trzymali, nie wiem, na giełdzie jakiejś jest tak jak Coinbase ubezpieczony, albo z licencją, albo z KYC, to wcale tak jakbyście trzymali to w banku, bo jest bardzo podobnie. Jeżeli w bank trafi szlak, to też nie będziecie mieć pieniędzy, tak? A tak macie przynajmniej wyjście, nie? Możecie trzymać to na swoim portfelu sprzętowym, możecie wyjechać z tym, możecie cokolwiek zrobić. To są wasze pieniądze, nikt wam tego nie zatrzyma. Skarbówka będzie chciała wam zablokować konta. Dobrze mieć takie rezerwy, tak? W tym wszystkim. No nie wiem, no jak tam uważacie? No i tutaj zobaczcie, co mówi Glapiński. Właściwie to nie wiem, kim on jest, ja nie orientuję się za bardzo, nie oglądam telewizji. Więc to jest chyba co, minister finansów, tak? Czy
tutaj poprawcie mnie, bo ni cholery, nie, tak, nie wiem, no tak, tak czy jak. Gorsze czasy dla banków, zapomnijmy o dywidendach, 2000 sektor może mieć stratę. I tak jak wam powtarzałem, nowy Bretton Woods skonsumuje małe banki, będą tylko te duże banki i nic więcej. I tutaj odnotowuje straty, pewnie, że odnotowuje straty, bo straty bankowe są ogromne. Ja gdzieś tutaj miałem chyba nawet indeks bankowy, tak? BLX to nie, to jest Brave New Coin, XLE, Energy Sector Root, US, no... Nie mam tego banking sektoru chyba tutaj, niestety. WIG20 jak stoi? WIG20 robi w tej chwili drugi legout, więc uważajcie na niego. Przeszedł już przez tą krzywą? No, już przeszedł poniżej tej krzywej, więc uważajcie na tutaj. Tu w tej chwili jest taki jakby bearish retest i do dołu, to będzie widać na czwórce dobrze pewnie. Tak, zobaczcie jaki pion. Piękne wybicie od tego supportu, to jest strefa tutaj. I teraz prawdopodobnie możemy lecieć do dołu. No także nie mam tutaj tego akurat bankowego indeksu. Myślałem, że gdzieś go mam, ale no trudno, trudno. Zobaczymy później. Więc tak to tutaj właśnie się zapowiada na razie. Jeszcze możemy sobie zobaczyć kapitalizację. Zobaczcie, niby wszystko spada, kapitalizacja rośnie. Czyli ktoś wkłada flotę do Bitcoina. Ktoś wkłada flotę do Bitcoina. Więc uwaga, bo banki nie są tutaj wcale dobrze. A przyczyną tego jest to, że Polacy, tutaj jakiś jest taki artykuł, boją się brać kredytów. Nie dlatego, że boją się brać kredytów, bo spadła tutaj o 30% ta wchłanialność kredytowa, tylko o to chodzi, że ludzie potracili pracę, miejsc pracy już nie ma. Co wam powiedziałem? Trzy rzeczy, tak? Pracy mniej, kapitału mniej, kredyty będą też mniejsze, bo banki nie będą dawać, tak? Wtedy ceny mieszkań, ceny wszystkiego, no, będą tutaj spadały, tak? Będą tutaj spadały, więc zobaczymy, jak to się wszystko tutaj pokaże, ale mam tutaj wiadomość, zobaczcie. Sprzedaż nowych mieszkań w Wrocławiu spadła o 42%, więc tutaj zwracam honor tym wszystkim, co właśnie się kłóciłem tam, znaczy kłóciłem się, to ze mną się kłócili ci od tego odcinka o nieruchomościach, tak? I teraz właśnie pytanie jest dla mnie takie, nie wiem co teraz, czy wyjść z BTC do mieszkań, czy wyjść z BTC do USDD? Mówiłem wam jak będzie. Nie wiem czemu żyjecie takim jakimś przekonaniem, nie wiadomo skąd. Przecież jeżeli nie ma floty, to Salomon nie naleje z niczego. Ludzie, nie naleje z niczego. No co wy myślicie? Że te rzeczy będą rosły w nieskończoność? I że tego? Że ktoś ma tam 5 mieszkań i mówi, że będzie żył z tego i to nie spadnie, bo jest mniejsza. Mniejsza co? Kto kupi mniejsze co? Teraz będą mieszkania jeszcze się utrzymywać w bokiem, bo będą mniejsze metraże, ale później tak spadną. Dajcie jeszcze, nie wiem, 12-18 miesięcy, zobaczcie jakie będą reakcje. Albo szybciej, jak są te lockdowny i to wszystko. Więc pamiętajcie, że ilość tych tradujących firm jest coraz większa. Zobaczcie, przed weekendem było 600, tak? Wczoraj było 720, dzisiaj jest 785 tysięcy BTC. Cały czas to rośnie. Widzicie? Cały czas krypto rośnie. Chciałbym zobaczyć głosy tych ludzi, którzy mówią, że Bitcoin będzie po prostu koniec, game over, banksterka go zabije. Zanim banksterka go zabije, tego Bitcoina, to jeszcze on urośnie. A ja mam wejść tu i wyjść tu. Resztę zobaczę, bo nie wiem, co jest w przyszłości. Więc tym akcentem żegnam się z wami. Pamiętajcie, edukujcie się, nie omijajcie tej sekcji wykresowej, bo coś do tego łba zawsze trafi. I potem jak ktoś będzie mówił, panie, kupuj pan teraz, ty zobaczysz RSI, że jest wysoko, cena akcji już jest pionowo w górę, powiesz, panie, ja się wstrzymam. Ale jak nie, to polecisz tak jak, nie wiem, jakiś chrząszcz do, czy tam jakaś tam, nie wiem, ćma do światła i bum, będzie spalenie, tak? Więc pamiętajcie, show me the chat and I'm gonna tell you the news, bo to jest ważne. I video on, audio off. Na razie, cześć.